dobry Państwu. Witam po raz kolejny w kawiarni Pelowskiej, w Galerii Madison w Gdańsku na kolejnym wykładzie z cyklu rozważania rozmowy o cywilizacji. Poprzednio mówiłem na temat rozwoju idei czy zmianach ustrojowych w ramach państw na przestrzeni dziejów. Dzisiejszy wykład właściwie powinien być wcześniejszy, ale tam chciałem wziąć, zachęcić Państwa do całości. Podjąłem taką decyzję i dzisiaj będę mówił o początkach państwowości. Zanim jednak przejdę właśnie do początków państwowości, muszę się cofnąć jeszcze głębiej, bo taka główna zmiana cywilizacyjna nastąpiła w dziejach ludzkości gdzieś około 10-11 tysiąclecia przed naszą erą, czyli jakieś około 12 tysięcy lat temu. Dlaczego akurat wtedy? Dlaczego przez poprzednie, prawie 2,5 miliona lat ludzie, poprzednicy naszego gatunku, przedstawiciele naszego gatunku, możemy tak mówić, przez 2,5 miliona lat nie poszli do przodu, czyli dokonali tak małego kroku, prawda? Bo w gruncie rzeczy były takie dwie tylko zmiany cywilizacyjne i to tylko dotyczyły zmiany narzędzi, natomiast i to kamiennych narzędzi, czy dlaczego człowiek tak wolno przez tak długie lata się rozwijał? Otóż te dwie chyba przyczyny decydowały. Po pierwsze, coś chyba w świadomości czy w psychice. Tu na ziemiach Europy Środkowej istniała taka kultura judajska między 10 a 6 tysięcy przed naszą erą, mniej więcej w tym okresie, i okazuje się, że przez 4 tysiące lat społeczeństwa tej kultury w swojej kulturze nie zmieniły niczego. Dopiero musiało potem dojść do najazdów społeczeństw ze wschodu i w wyniku najazdów, tego kataklizmu i tak dalej nastąpiła zmiana kulturowa. Zmiany kulturowe, do zmian kulturowych, do poszukiwania nowych rozwiązań dochodziło właśnie, już mówię to w tej epoce, o której dzisiaj mówimy, w wyniku czynników, powiedzmy, społecznych, ale wcześniej na te zmiany wpływały czynniki, powiedziałbym, zewnętrzne, mianowicie wielkie kataklizmy, czy wybuchy wielkich stratów wulkanów, czy uderzenia wielkich asteroidów, które powodowały ogromne zmiany klimatyczne i ogromne zmiany środowiskowe. Do tych zmian dochodziło już najczęściej poza Afryką, bo w tym obszarze, powiedzmy, równikowym zmiany klimatyczne rzędu 4-5 stopni nie musiały wpływać koniecznie na zmianę trybu życia i generalnie te społeczeństwa pozostawały na tym samym mniej więcej etapie rozwoju cywilizacyjnego przez długi czas. Natomiast poza Afryką, czy w dalekiej Azji, czy w Europie, zmiany klimatyczne powodowały to, że człowiek musiał się dostosowywać do gwałtownych zmian klimatycznych i tutaj następowała też ewolucja wewnątrzgatunkowa. Dochodziło do powstania tak zwanych wąskich gardeł. Dzisiaj teoria wąskiego gardła jest powszechnie przyjęta, ale mało kto sobie zdaje sprawę, że takich wąskich gardeł w rozwoju naszego gatunku było bardzo wiele. Bardzo często dochodziło do wyginięcia populacji w ogromnym procencie i tylko od niewielkiej liczby, 3 tysięcy czy kilku tysięcy, czy kilkuset, na nowo odżywała populacja. To dotyczy również kwestii człowieka jaskiniowego. No, ale to zostawmy, bo o tym będę mówił może kiedy indziej. Dzisiaj mam zmierzać w kierunku powstania państwowości. Więc znowu, około 12 tysięcy lat temu doszło do kolejnej ważnej zmiany klimatycznej. Właściwie już wcześniej, bo między 13-14 już wcześniej następował okres ocieplenia. Dzisiaj się niektórzy fascynują zmianami klimatycznymi i mówią, że mamy ocieplenie, że tutaj jest wielki klimat, że człowiek wyginie i tak dalej, i tak dalej. To jest bzdura. Takich okresów ociepleń i w dziejach naszej planety było setki, licząc miliardy, 4,5 miliardy
miliarda lat istnienia skorupy ziemskiej, to możemy nawet powiedzieć tysiące. Ziemia to jest nieustanny taki żywy organizm i pulsuje. Od okresu ochłodzenia spowodowanego właśnie kataklizmami do okresu ocieplenia było bardzo wiele takich zmiennych okresów. I przed 10 tysięcy rokiem przed naszą erą już dochodziło do znacznego ocieplenia i w związku z tym, w momencie, gdy lodowce tu się zaczęły cofać, na pozostałym obszarze dochodziło do wielkich opadów i wzrostu ilości zwierzyny i wzrostu populacji. I dlatego też na przykład ostatnio na obszarze Sudanu odkryto groby społeczeństw już łowieckich, bo doszło już w tym czasie jakieś 12 tysięcy lat temu do wyspecjalizowanego łowiectwa. I w momencie tego, że tak powiem, pojawienia się korzystnych warunków klimatycznych tutaj na terenach Sahary, Afryki, między zwrotnikiem a równikiem dochodziło do wzrostu ilości zwierzyny i ludzkiej populacji. Niestety doszło do kolejnego kataklizmu. Otóż wielka asteroida uderzyła w Grenlandię, tutaj w Amerykę Północną. Tu nastąpiły zniszczenia i nastąpił ponowny okres krótkotrwałego zlodowacenia na tym obszarze. Zresztą w tym samym czasie doszło do wybuchu wielkiego stratowulkanu tu nad Renem w Niemczech, co spowodowało nawrót ochłodzenia i te zmiany klimatyczne, że tak powiem, ustały. Ważne jest to, że te społeczeństwa, które walczyły na terenie Sudanu, dzisiejszego Sudanu, Afryki między sobą, nie były jeszcze w stanie, nie miały możliwości stworzenia idei państwowości. Dlaczego? Dlatego właśnie, że były to społeczeństwa tylko łowieckie. Nie posiadały jeszcze pewnych idei. To ochłodzenie, które spowodowało to uderzenie tej asteroidy w wybuchu tego stratowulkanu i innych wulkanów, to na pewnym tylko obszarze oczywiście do tego ochłodzenia, było czasowe. Ono trwało około 1000 lat. Generalnie już wcześniej dochodziło do ocieplenia. Tu trzeba wyjaśnić, na czym polegał ten proces. Ochłodzenie, czyli spadek temperatury na 2-5 lat w wyniku zanieczyszczenia stratosfery, w wyniku tych wulkanów i uderzenia asteroidy, powodowało wzrost pokrywy lodowca. W związku z tym prądy oceaniczne, zawracając pod lodowcem, dłużej się ochładzały. Klimat przez dłuższy czas pozostawał, że tak powiem, chłodny. Ale w momencie, gdy stratosfera się oczyszcza z latami, stopniowo temperatura się z powrotem podnosiła. Nastąpiło kolejne ocieplenie i kolejny wzrost ilości zwierzyny i populacji. Tutaj na obszarze tak zwanego półksiężyca, od Afryki do Mezopotamii, ale również na innych kontynentach, czy w Ameryce Południowej i Środkowej, czy w dalekiej Azji. I tutaj już od tego właśnie okresu ocieplenia w międzyczasie człowiek zmuszony, że tak powiem, wcześniej tymi chłodami schował się na przykład tutaj w Zagros, w jaskiniach. Duża część populacji wyginęła, prawda, w wyniku tych zmian klimatycznych. Człowiek stopniowo w momencie ocieplenia zaczął się rozmnażać, rosła populacja, ale człowiek nauczył się też już hodowli. Udomowił psa, potem krowę, znaczy bydło, owce i tak dalej. I tutaj mamy pierwszą ideę, udomowienie zwierząt. To jest bardzo ważne. To jest, możemy też powiedzieć, początek też niewolnictwa. Bo tak samo jak człowiek udomawiał zwierzęta, to czując obcość gatunkową, również zacznie później zniewalać ludzi. Czyli możliwość podporządkowania sobie innych narodziła się gdzieś między 9 czy 10 a 7 tysiącleciem przed naszą erą. To jest bardzo też ważna idea, tak? Podporządkowanie sobie innych. To później przekształci się w niewolnictwo, się okaże, że tych obcych ludzi będzie się i zabijać, a żeby zmuszać do pracy, oślepiać oczy i tak dalej, i tak dalej.
tutaj niektórzy historycy był taki okres, że twierdzili, że do rozwoju cywilizacji doszło w wyniku rozwoju rolnictwa. I pojawiła się taka koncepcja w historii rewolucji neolitycznej. Nic bardziej błędnego. Nie było żadnej rewolucji. Ten proces hodowli roślin trwał od 20 tysiąclecia przed naszą erą, a więc dużo wcześniej, bo są żadna zachowane z tego okresu, aż do mniej więcej szóstego, potem etapami, bo trwa do dzisiejszego dnia, prawda? Ciągle poszukujemy nowych odmian i tak dalej, więc to był bardzo rozłożony w czasie proces. Ta myśl o tej rewolucji i tak dalej pojawiła się w XIX wieku, kiedy ludzie nawet nie wiedzieli, jak długo istniała skorupa ziemska, jak długo istniał nasz gatunek, jak się rozwijał i tak dalej. I wtedy stworzyli koncepcje, które przetrwały do dnia dzisiejszego, a to są koncepcje nieprawdziwe. Tak jak mówię, pierwsze żarna to były już 20 tysięcy lat temu. I teraz jest kolejna bardzo ważna rzecz w rolnictwie i w powstawaniu idei państwa. Więc dla powstania idei państwa było ważne udomowienie zwierząt. Czy możliwość podporządkowania sobie innych. Na początku zwierząt, potem również ludzi. Coś było też początkiem takiej idei niewolnictwa. Ale drugą bardzo ważną rzeczą była kwestia nadwyżek, produkcji nadwyżek. To też jest bardzo ciekawe, że pierwsze społeczeństwa, które tworzyły wielkie zgromadzenia czy osady, nawet dochodzące do tysiąca, nawet była taka osada, która w Anatolii, która dochodziła do 3000 mieszkańców, to wcale nie były ludy rolnicze. To były ludy łowieckie. Gdyż w tym czasie na terenie tego półksiężyca była taka ilość ogromna zwierzyny, że była ludzie wychodzili, jakby to powiedzieć, ze swojej siedziby i mieli spiżarnię wokół. To był ten raj, możemy powiedzieć, też mityczny, prawda? O którym mówi potem Pismo Święte. Tutaj była zwierzyna. Ale gdzie indziej, na przykład tutaj w Indochinach, to były owoce morza. Prądy morskie powodowały, że było tyle owoców morza, że było w stanie wyżywić grupę stu, kilkuset osób. Podobna kultura istniała też tutaj nad Bałtykiem. Niestety w wyniku zmiany linii brzegowej ta kultura wyginęła. Więc były tego typu próby istniały w różnych miejscach. Archeologowie dopiero odkrywają te miejsca. Dla nas jest tylko ważne to, że na początku te pierwsze gromady wielkie powstawały skupiska ludzkie dzięki temu, że zmiany klimatyczne spowodowały możliwość przetrwania na danym obszarze bardzo licznych gromad, grup. Prawda? Bardzo licznych. I to te grupy prowadząc osiadły tryb życia, bo mając, że tak powiem, spiżarnię za oknem, mogły eksperymentować z roślinnością i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, doszło też do wędrówek ludów. I to jest bardzo istotne, bo ludzie wędrując, o tym właśnie chciałem powiedzieć, przenosili z sobą pewne nasiona. Nasiona zbóż. To jest bardzo ważne. Ja, o czym tutaj właśnie mówiłem właśnie, że trzeba te nadwyżki żywności. Otóż w pierwszym wieku naszej ery Tacyt opisywał w Germanii takie plemię, które żyło z tego, że napadało na inne plemiona, żyjąc ich kosztem, w momencie, gdy ich wyeksploatowali, zjedli ich zasoby żywnościowe, szli i uderzali na kolejne plemię, a tych pozostawiali wyniszczonych i tak dalej, prawda, samych sobie. Te plemiona germańskie nie były w stanie stworzyć państwowości, gdyż nadwyżki żywności były zbyt małe. Musi być co najmniej 10% nadwyżki żywności, żeby utrzymać 9% elitę państwową, strukturę. Jak społeczeństwo nie wytwarza tych nadwyżek, no to po prostu nie można stworzyć struktury państwowej. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, na co wpadli, znaczy ludzie przypadkowo odkryli, podejrzewam, bo to nie było ten, łącząc z sobą różne gatunki zbóż, nagle doszło do powstania takiej pszenicy, odmiany pszenicy, która miała znacznie większą ilość ziaren z kłosa niż wcześniejsza, co dało pewną możliwość nadwyżki żywności. I to, że pewne społeczeństwa mogły zacząć produkować nadwyżki żywności, było drugim ważnym czynnikiem, który umożliwiał powstanie struktury państwowej. Bo po raz pierwszy dzięki temu społeczeństwa mogły utrzymać elit, władcę, dwór, kapłanów i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej nie byli w stanie. Po prostu nie mieli tych nadwyżek.
tyle co wyprodukowali, tyle musieli sami zjeść. Więc idea państwa mogła się narodzić, sumuje, dopiero w momencie, gdy powstały dwa czynniki bardzo ważne. To znaczy idea niewolnictwa czy zniewolenia, podporządkowania jednej drugim i drugie, społeczeństwa musiały wytwarzać pewne nadwyżki żywności, które umożliwiały istnienia elit. Wcześniej państwa nie mogły istnieć. I to jest też bardzo ciekawe, ale do trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, czyli 5000 lat temu, wszystkie społeczeństwa były w związku z tym społeczeństwami egalitarnymi. Były to społeczeństwa egalitarne, to znaczy ilość, że tak powiem, dóbr była mniej więcej równodzielona, tak? I potrzeby zresztą tych ludzi nie były dużo większe. Ta kwestia potrzeb jest bardzo istotna. Ona dotykała nawet naszego społeczeństwa w momencie, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Polskie społeczeństwo wychowane przez komunę zostało stłamszone potrzeby i zanim wyrobiliśmy te potrzeby i mogliśmy wejść na te obroty, musiało minąć sporo czasu. O tym pisał profesor Łoś w Starożytnej Grecji. Odnośnie Starożytnej Grecji to bardzo ciekawe zjawisko. Miałem przyjemność studiować profesora Łosia na Kulu. No, przed panią ambasador Polski, bardzo wielki umysł. On mówi, Grecy nie mogli właśnie rozwijać również handlu i sieć gospodarczą, dlatego że społeczeństwa wokół nie mieli potrzeb. Oglądałem kiedyś taki bardzo ciekawy film dotyczący Rosjan tutaj na Dalekim Wschodzie, gdzie rdzenni mieszkańcy zabijali foki czy tam zwierzynę. Oni nie mieli potrzeb, no to wódkę im mogli sprzedawać czy coś takiego, bo no nie mieli tych potrzeb, które mieli Europejczycy, no i czym z nimi handlować, jak oni nie mają potrzeb. Prawda? Więc społeczeństwo musiało też sobie wyrobić potrzeby. I te społeczeństwa, podejrzewam, no być może egalitarnie, tworząc coraz większe osady, być może przekształciłyby się w jakieś samorządy i tak dalej. Natomiast doszło po raz kolejny do czegoś takiego, jak właśnie te 12 tysięcy lat temu, co wspomniałem o tym Sudanie. Po raz kolejny doszło do kryzysu, że jedne ludy zaczęły napadać na drugie. Co się wydarzyło? Około 3000 lat przed naszą erą doszło do kolejnego kataklizmu. Przypuszcza się, bo to się wiąże też z kulturami kamiennymi, bardzo wiele kamieni wtedy spadło, przypuszcza się, że wiąże się to z upadkiem komety w Ocean Indyjski. Ogon tej komety, te kamienie spadły i na Alpy i tak dalej, to w wielu miejscach jest notowany i w wyniku tego doszło do kolejnej zmiany klimatycznej. Kolejna gwałtowna zmiana klimatyczna spowodowała to, że ludy z na przykład pustyń tutaj wokół Nilu musiały się przenieść na brzeg. I te ludy pasterskie czy łowieckie podporządkowały sobie, mając tą ideę podporządkowania, ludy rolnicze osiadły. To na to wskazują trzy mity. Na przykład, jeżeli chodzi o Mezopotamię, to mamy takiego władcę Ur Gilgamesza, który był właśnie łowcem myśliwym. I on stworzył państwo. Znienawidzony przez innych, niektórzy się nim fascynowali, drudzy nienawidzili, ale on właśnie jest podkreślony, że różnił się, bo był łowcą, prawda? Nie był rolnikiem. Albo ludy, że tak powiem, pastersko-łowieckie. W każdym razie, czy faraonowie mają rekwizyty, ta laska pasterska i tak dalej, wskazują, że to byli ludzie z innego, że tak powiem, z innej grupy. I ci właśnie przybysze na te tereny, którzy zniewolili, podporządkowali są tę ludność rolniczą, siłowo, podejrzewam, że czasami w sposób bardzo krwawy. No tutaj jeszcze kolejna idea, o której zapomniałem powiedzieć, a która jest też bardzo ważna, która się też rodziła, te plemiona miały cały czas pojęcie własności indywidualnej, bardzo silnie wyrobione własności indywidualnej. Do tego stopnia, że przywódcy tych plemion czy rodów koczowniczych chowani byli z częścią swoich stad, a nawet z niewolnikami. Prawda? Wokół grobów chowano ich. Tak głęboka była ta własność indywidualna zakorzeniona. Ona mocując powstania państw i zagęszczenia się populacji przełoży się również na własność terytorium. To są bardzo ważne idee własności, które też, jak widzimy, rozwijały się przez bardzo, bardzo długi okres. W momencie, gdy terytorium jest w
wystarczające i bardzo duże, to ta własność terytorialna nie ma znaczenia. W Rosji aż do XIX wieku w głębi własność terytorialna nie była istotna, gdyż ziemi mieli pod dostatkiem i liczono majętność szlachty czy arystokracji rosyjskiej po ilości dusz. Nie hektarów czy mord, tylko podwładnych dusz. Bo tu własność terytorialna nie była istotna, prawda? Liczyło się dla władcy chłop, niewolnik, który przynosił mu dobra. Natomiast tutaj się robiło coraz większe zagęszczenie i ta własność terytorialna zaczęła odgrywać rolę. Z chwilą powstania państwa oczywiście każdy, kto przybędzie na to terytorium tego państwa, musi się dzierżawi tylko własność władcy. Nie jest właścicielem, nigdy nie będzie, prawda? Aż do upadku feudalizmu, prawda? Bo to jest ten podział. Ta własnością właścicielem będzie na początku tylko jeden władca, czyli faraon, dopiero później jego rodzina i tak dalej, podziały feudalne, ale pozostali są tylko dzierżawcami. W momencie, gdy nie wypłacają się z dzierżawy, wpadają z powrotem do roli niewolnika. Posprzedają najpierw niewolę swoje bydła, dobytek, wreszcie siebie i z powrotem ich wokół tej własności się bardzo długo toczy historia. Więc początki państwowości, tak jak mówię jeszcze raz, 3000 lat przed naszą erą mniej więcej, zarówno w Dolinie Nilu, w Dolinie Tygrysu-Eufratu, czy w Dolinie Żółtej Rzeki i tak dalej, w Chinach, czy w Indiach, prawda? Powstają struktury władzy i powstaje zhierarchizowane państwo. Te państwa, ja mówię na poprzednim wypadzie, ewoluują tylko do monarchii feudalnej, istnieją bardzo krótko. Bardzo ciekawe. Władze tych państw przez cały okres w dużej mierze są, że tak powiem, kulturowo obcy społeczności zależnej. Mało tego, nawet jeżeli wezmą niewolników, to ci niewolnicy mogą stać się członkami armii i będzie sytuacja uprzywilejowana, będą bliżej dworu, niż sytuacja pozostałych poddanych. Te państwa cywilizacyjnie stały bardzo długo w zastoju, gdyż te państwa były nastawione ciągle na eksploatację ludów podbitych. Faraona nie obchodziło zmiana techniki rolnej, nawadnianie, jak niektórzy historycy twierdzą, bo są historycy, którzy twierdzą, że do powstania państwa doszło dlatego, że na przykład ktoś musiał kierować meliorację. Tutaj nie dokonano żadnego postępu, ani w sensie przenoszenia wody i tak dalej, to faraonów nie obchodziło. Mało tego, zauważyłem bardzo ciekawe też zjawisko. Rolnictwo przez bardzo długi okres nie było, że tak powiem, pierwszoplanową gospodarką. Jeszcze w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą, ale do początku drugiego na pewno, podatki płacono w bydle. Także tutaj się okazuje, że władcę dwór interesował bardziej, że tak powiem, to bydło. Więc nie rolnictwo, że tak powiem, spowodowało i konieczność, że tak powiem, uprawy spowodowało rozwój idei państwowości i tak dalej. Oczywiście w momencie, gdy powstają pierwsze państwa, organizują się w państwa, to te państwa stają się coraz bardziej rozległe, oczywiście bardzo powoli. Między trzecim a drugim tysiącleciem przed naszą erą te państwa były bardzo niewielkie. I zasięg ich jurysdykcji mógł sięgać 20-50 kilometrów. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie ludzie poruszali się tylko pieszo. No i ile można, poruszając się pieszo, na jakim obszarze można rozszerzyć swoją jurysdykcję? Tak? Nawet jeżeli się dotarło gdzieś i podbiło inną osadę i lud, przeniosło posąg Boga, bo kwestia legitymizacji władzy była bardzo istotna, to jednak można było tego dokonać tylko na bardzo krótko. Można było tego dokonać na bardzo krótko, prawda? Trzeba było z powrotem wrócić, zostawić ewentualnie tam swojego następcę, ten się uniezależniał prędzej czy później, prawda? Zresztą to było bardzo ciekawe tu w Egipcie, bo Egipcjanie pobijali tutaj w Etiopii państwo Kusz. I później był taki okres, że ci Kuszyci uniezależnili się i stworzyli też własne państwo
i narzucili władzę, władcy z Kusz narzucili władcę i była dynastia kuszycka w Egipcie, prawda? W ten sposób też powstawały państwa. Czyli państwa powstawały w wyniku, byśmy powiedzieli, podboju dokonanego przez większe silniejsze państwa wcześniej, tak? Ludów. No tak samo ludy sąsiednie, czasami bronią się przed najazdami, organizowały się zbrojnie i też tworzyły struktury państwowe, przejmowały model wypracowany, już przejmowały ideę, która już istniała. Tak? Ten rozwój tej idei mniej więcej w ten sposób przebiegał. Te państwa powstawały w ten sposób aż do może XIX-XX wieku. Ostatni przykład to państwo islamskie, gdzie również grupa, prawda, zbrojnych próbuje tworzyć własne państwo. Popatrzmy zresztą na państwo wcześniej, państwo Tamerlana, Timura. Zwykły bandyta, który na początku miał 4 rozbójników, potem 40. Jak już miał 40, to był w stanie narzucić przewagę ludom koczowniczym i stworzył ogromny imperium, które no, pod koniec, w ostatnim roku życia chciał dokonać wyprawy na Chiny, prawda, no zmarszcza się wyprawy, imperium też upadło, ale przedtem wymordował setki tysięcy ludzi i zniszczył dziesiątki miast, prawda, istniejących no, z wielką tradycją i tak dalej. Zobaczmy tak na to, że tak powiem, siłowe tworzenie państwa. Praktycznie biorąc, drogą podboju powstawały wszystkie państwa i teraz, żeby skończyć. Polscy archeologowie tam odkryli, prawda, że za czasów Mieszka rzekomo właśnie też Mieszko zdobywał środki na utrzymanie państwa, sprzedając niewolników. Oczywiście niewolników, handel niewolników, tak jak mówię, sięga bardzo dawnego czasu. Wszystkie te państwa tym się zajmowały. Jedność gatunkowa, do tej świadomości dochodzimy bardzo powoli. My dopiero w XXI wieku, prawda, jeszcze są ludzie, którzy są dalece od tej idei, prawda, aczkolwiek powinna by się wydawać oczywista. Więc tyle, że ci historycy po prostu nie uwzględniają jednej rzeczy. Państwo Mieszka nie mogło utrzymać się z handlu niewolnikami, gdyż było to państwem, to przerzucono na historii tych historyków czy archeologów, o gospodarce naturalnej, nie pieniężnej. Oczywiście Mieszko stworzył swoje państwo drogą podboju. Podporządkowując swoje rody, sobie różne rody, przedstawicieli rodów, siłowo, być może mordując nawet przywódców i tak dalej walki, zagrabiając całą własność, bo stworzył monarchię patrimonialną i całe państwo stało się jego własnością, łącznie z poddanymi i tak dalej. Jego rycerze nawet, wikingowie i tak dalej, byli tylko na jego posługach. Być może też był tutaj jakiś szczątkowy handel niewolnikami, jeśli ktoś przybywał na te niebezpieczne tereny w tamtych czasach. Natomiast te wszystkie takie teorie, że to akurat Polska i to Polacy, po prostu no, wstyd za tych historyków, którzy tak upraszczają historię i szukają jakichś dziwnych antynarodowych sensacji, po prostu nie próbując zrozumieć procesów, o których ja tu mówiłem. Zresztą państwo polskie mogło właśnie powstać również dopiero w X wieku, dlatego że zaczęła tutaj wchodzić gospodarka orna i te społeczeństwa żyjące na obszarze Polski zaczęły wytwarzać właśnie te 10% nadwyżki produkcji, która była możliwa do utrzymania dworów i elit. Dziękuję, to tyle na początku państwowości. Będę mówił o różnych państwach jeszcze w czasie innych wykładów. Mam nadzieję, że państwa nie wynudziłem. Dziękuję bardzo.